Cześć wam wszystkim. Nazywam się Agnieszka Smoczyńska i chciałabym wam powiedzieć, że ten Jezus, ten historyczny Jezus, który chodził po tej ziemi 2000 lat temu, uzdrawiał z chorób, uwalniał od demonów i wskrzeszał z martwych. To jest dokładnie ten sam Jezus, który jest dzisiaj pośród nas. Dziś nie widzimy Go, dziś nie jest w fizycznym ciele. Przyszedł na ten świat jako człowiek. Umarł i zmartwychwstał, ale On jest dziś pośród nas i czyni dokładnie te wszystkie rzeczy. Dzisiaj uzdrawia, dzisiaj uwalnia od demonów i dzisiaj wskrzesza z martwych. Ten Jezus, który oddał za Ciebie swoje życie i On powiedział sam o sobie, że nikt mi nie zabiera mojego życia. Nikt mi nie zabiera mojego życia, ja je kładę, dlatego że chcę. I On powiedział jeszcze, ja mam moc położyć swoje życie i mam moc je wziąć. I On zrobił dokładnie to, czego chciał. Zrobił dokładnie to, co było potrzebne, żebyś Ty mógł mieć życie. To się nie dzieje automatycznie, jeżeli nie podejmiesz decyzji, jeżeli nie przyjmiesz tej oferty, wieczność będziesz spędzał bez Niego. Musisz podjąć decyzję, że chcesz należeć do Jezusa. Ty powinieneś wisieć na tym krzyżu, ja powinnam wisieć na tym krzyżu. Każdy z nas zasłużył na śmierć oprócz Niego, właśnie On na nią nie zasłużył i właśnie On oddał życie za każdego z nas. Ale jeżeli nie przyjmiesz tego, to po prostu zginiesz. Masz dzisiaj chwilę, masz dzisiaj ten moment, gdy słyszysz o tej prawdzie, nie zaprzepaść tego. Nie zaprzepaść tego. Wiem, że wydaje to się takie odległe. Gdzieś 2000 lat temu wydarzyło się coś, co miałoby dzisiaj Ciebie dotyczyć. Tak, to dotyczy dzisiaj Ciebie. Wiem, o czym mówię, dlatego że ja spotkałam Jezusa. Spotkałam Go w momencie, gdy byłam kompletnie rozsypana emocjonalnie. Ja nie wiedziałam, dokąd mam iść, co dalej. Urodziłam się w domu, w którym był okultyzm. Zawsze fascynowała mnie moc, zawsze fascynowało mnie to, że coś jest poza tym fizycznym światem. I zaczęłam to brnąć coraz bardziej. Mój tato tym się zajmował, ja przejęłam od niego wiele rzeczy i brnęłam w to wszystko. I skończyło się tak, że po prostu zaczęłam mieć myśli samobójcze i nie dawałam rady z depresją. A przy okazji byłam bardzo ironiczną osobą i wyśmiewałam się z takich ludzi, jak ja dziś. Gdybym lata temu spojrzała na siebie dzisiaj, zanim poznałam Jezusa, gdybym wtedy spojrzała na siebie, to bym, tak jak wy, uśmiechała się szyderczo albo może nawet jakoś wulgarnie komentowała. Ale Bóg zmiłował się nade mną i postawił na mojej drodze ludzi, którzy opowiedzieli mi o żywym Bogu. Byłam tak zdesperowana i byłam tak rozsypana emocjonalnie, że po prostu wzięłam to, dlatego że to po prostu było coś zupełnie, coś czego kompletnie do tej pory nie doświadczyłam, coś czego zupełnie nie znałam. Ktoś mi powiedział, że Bóg jest realny. Oddałam Mu swoje życie i to zmieniło wszystko. Ja wiem, że to trudno jest uwierzyć, że w ciągu kilku sekund wszystko może się zmienić o 180 stopni, ale tak było w moim przypadku. Niemal fizycznie odczułam, jak spadł ciężar z moich ramion. I doświadczyłam pokoju, i doświadczyłam odpocznienia i wiedziałam, że jestem w tym właściwym miejscu. Że znalazłam się w Bogu. Jedyną możliwością, żeby pojednać się z Bogiem, jest Jezus. Jeżeli nie pojednasz się z Jezusem, jeżeli nie przyjdziesz do Niego, nie obmyjesz się w Jego świętej krwi, nie możesz mieć społeczności ze świętym Bogiem. Dlatego, że możecie oczyścić krew Jezusa, tego, o którym w Kościele katolickim w czasie mszy śpiewa się, że to Baranek Boży. Jedynie On może Ciebie uratować, jedynie Jego święta krew może dać Ci życie wieczne. Jak będziesz sam w domu, to tak szczerze otwórz swoje serce przed Bogiem, wylej się przed Nim, wylej swoje serce przed Bogiem. Powiedz Mu, że Go pragniesz, powiedz Mu, że przepraszasz Go za swoje życie, które prowadziłeś bez Niego.
jeżeli uczynisz go swoim Panem i Zbawicielem, jeżeli oddasz mu swoje życie, w wieczności będziesz z Bogiem. W wieczności będziesz z Bogiem, to jest realne. To nie jest coś, co gdzieś tam... No nasz kraj jest akatolicki, 90-kilka% ludzi w tym kraju to katolicy, a tak naprawdę większość ludzi w ogóle nie myśli o Bogu. Jezus nie jest kimś odległym, On jest naprawdę blisko Ciebie. Tylko Ty musisz podjąć decyzję, że chcesz mieć z Nim społeczność. Ty potrzebujesz podjąć decyzję, że chcesz do Niego należeć. To jest naprawdę realne, uwierzcie mi. Ja może nie wychodziłam z takich rzeczy jak narkotyki, nikogo nie zamordowałam. Ale wiem, znam świadectwa mnóstwa ludzi, których Bóg wyciągnął ze strasznych kanałów. Mój kanał był dla mnie straszny, ja miałam myśli samobójcze. Dzisiaj jestem szczęśliwą osobą. Naprawdę nie zmarnujcie swojej szansy na poznanie żywego Boga. Może już więcej nie usłyszysz Ewangelii. Nawróćcie się do Boga, oddajcie Mu swoje życie.